근데 그게 다르잖아. 아예 안 엄마스카 깁스 백수 셰러비 Drodzy bracia i siostry, już od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym, aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu naszego Pana do Jerozolimy, gdzie miały one spełnić paschalną tajemnicę męki i zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus wesoł dwóch spośród swoich uczniów i rzekł: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt jeszcze z ludzi nie siedział. Otwórzcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby popytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je pióz po drodze. Weszli i wszystko znaleźli. Odwiązali ośle, a niektórzy ze stojących pytali: o Chryste, Królom i Zbawco, którego niegdyś łapięcy chór pobożnie śpiewał hosanna, Chrystus Rodzen, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, prawdą nas. Chrystus Rodzen, Chrystus Królem, Chrystus.